Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj 6 dzień października, to jest czwartek, dzisiaj jest tylko jedno wielkie święto, dzisiaj jest święto Taurona. W sensie dzisiaj, kochani, w Tauronie wieczorem robimy wielbienie, ale was to trochę pewnie nie interesuje. No chyba, że tam w ogóle będziecie, no to w ogóle was to interesuje, ale w ogóle to dzisiaj jest dzień Borsuka i w ogóle to po prostu dzisiaj jest kolejny dzień naszego życia i będzie w ogóle super wstawak, bo dlaczego miałby nie być. No to robimy ten dzień, zapraszam, jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dzisiaj kolejna ciekawostka. Ostatnio mam jakąś taką fazę na różne takie dziwne, śmieszne i trochę takie absurdalne ciekawostki, a ta jest w ogóle absurdalna, ale jakoś one mnie bawią i mam nadzieję, że wam też zrobią trochę humoru dzisiaj, a w ogóle was przestrzegą przez czymś bardzo, bardzo ważnym, bo to będzie w ogóle bardzo ważna duchowa prawda, tylko wyrażona na podstawie bardzo głupiego przykładu, w sensie głupiej ciekawostki. Jaka jest ciekawostka? Kochani, kserokopiarki. Każdy pewnie jakoś tam kiedyś korzystał w życiu z kserokopiarki. Nie wiem, czy macie w domu, bo pewnie większość ludzi to ma po prostu drukarki, nie? Ale my akurat mamy kserokopiarkę w każdym klasztorze, bo my czasem dużo rzeczy tam kserujemy, jakieś, wiecie, tam materiały religijne do parafii, nie? Więc mamy też kserokopiarkę oczywiście w klasztorze. I każdy, kto, kochani, używał kserokopiarki, wie, że to jest po prostu dramat, jak one się psują, jak trzeba wołać te ekipy i tak dalej. Bardzo ciekawą znalazłem ciekawostkę właśnie o tym. Bardzo ciekawą ciekawostkę. Kochani, są różne powody psucia się kserokopiarek, ale jest jeden powód bardzo ciekawy i to jest 23% wszystkich popsuć kserokopiarek na świecie. Czajcie? 23% to jest prawie 1/4, nie? Czyli 1/4 wszystkich wezwań ekipy, bo się popsuła kserokopiarka, nie zgadniecie skąd się bierze. Bierze się stąd, że ludzie siadali na kserokopiarce po to, żeby skserować swój tyłek. Czujecie? Nie wiem, czy to są dane ze świata, czy tylko z Ameryki. Bym chyba postulował, że z Ameryki, bo to jest taki kraj trochę, nie? Ale czujecie, 1/4, proszę pana, proszę firmy drogiej, popsuła nam się kserokopiarka. A co się stało? Ano, pani Krysia usiadła, bo chciała sobie tyłka zdjęcie zrobić, nie? Chodzi o to, że po prostu to nie jest przeznaczone do siedzenia, więc coś tam siada, pęka jakaś szybka albo jakiś plastik i tak dalej. No, może zdjęcie tyłka wyszło, ale no właśnie. 1/4 ludzi popsuła kserokopiarkę przez zdjęcia swojego tyłka. Co to znaczy? To oczywiście oznacza, że jedyną miarą nieskończoności w świecie jest ludzka głupota. Jeżeli chcecie poszukać, co to jest nieskończoność, to właśnie tutaj. Ludzie są nieskończenie głupi. Nikogo nie obrażając, poza mną, bo ja też jestem w ogóle mistrzem głupoty, ale tu chodzi o coś innego. Zobaczcie, że kserokopiarka się popsuła przez to, że została użyta nie do tego, do czego ją przeznaczono. Kserokopiarka naprawdę nie jest do robienia zdjęcia własnego tyłka, a tym bardziej go kserowania w wielokrotnej ilości kopii, nie? Kserokopiarka została użyta niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Proste pytanie. Czy ty, twoje serce, twoje życie, twoja dusza przypadkiem nie jesteście używani niezgodnie z twoim przeznaczeniem? A jakie jest twoje przeznaczenie? Żeby żyć pięknie, żeby żyć dobrze, żeby żyć pełnym miłości, żeby żyć bez grzechu, żeby żyć w świętości, żeby żyć w służeniu innym i tak dalej. Czy ty przypadkiem nie wykorzystujesz siebie do niewłaściwych celów? I pomyśl, gdzie są te rzeczy. Pomyśl, gdzie tak dosłownie trochę po prostu robisz sobie zdjęcie tyłka w życiu, zamiast robić coś sensownego. Bo robisz głupoty, robisz rzeczy niepotrzebne, a przy okazji się niszczysz. Kochani, wiecie, że największe, nie wiem, czy wiecie, pewnie wiecie. Największy chyba dramat grzechu polega na tym, że grzech po prostu niszczy tego, kto go popełnia. Tak, dzieje się oczywiście też jakieś zło na świecie, to jest jasne. I można kogoś bardzo skrzywdzić, nie? Swoim grzechem. Ale kochani, grzech również niszczy, jakby dewastuje to serce, które się go dopuszcza. Kochani, ja myślę, że kiedy do Pana Boga idą tam te różne skargi, że coś się popsuło, to nie 23%, tylko znacznie więcej procent idzie, bo człowiek został niewykorzystany do tego, do czego był stworzony. A jest stworzony do miłości, do szacunku, do kochania, do dobra, do świętości i tak dalej. Pomyśl dzisiaj, gdzie ty psujesz swoją kserokopiarkę, gdzie psujesz swoje serce, bo je źle wykorzystujesz do tego, do czego nie potrzeba. Żeby takich zgłoszeń u Pana Boga było jak najmniej. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za kolejne spotkanie nasze tutaj wstawakowe. Czwartek, Tauron, ale się jaram. Dzisiaj wieczorem to będzie po prostu super, że będziemy dzisiaj robić to wielbienie. Może się z częścią z was oczywiście spotkam, to nie wątpię. W końcu będzie nas tam kilkanaście tysięcy, więc na pewno część z was to ogląda, no bez przesady. Więc wszystkich, którzy oglądają, a będziecie wieczorem na Tauronie, już was pozdrawiam i bardzo się cieszę, że dzisiaj się widzimy. Kochani, pięknego dnia wam życzę. Ściskam was, pozdrawiam was, błogosławię was i miejcie najlepszy dzień na świecie. Z Bogiem, pa, pa.